Siema wszystkim, bardzo się kłania. Pozdrawiam kanał wszystkich widzów na moim kanale. Kochani, jestem w Szwecji. Miejscowość Walby, czy jakoś tak? Dokładnie wam nie powiem. Nie znam, wiecie, dokładnych nazw szwedzkich miejscowości. I słuchajcie, jesteśmy w takiej pięknej właśnie scenerii. Dla takich właśnie chwil uwielbiam, kurde, te miejsca zadunku. Zobaczcie, jesteśmy na takim sobie gospodarstwie w Szwecji. I tu będę miał właśnie jutro z tej hali załadunek. Jutro o 8 rano. Tak to wygląda. I słuchajcie, będziemy jechać z tym do Finlandii. Do Finlandii, tak jest. Drugi raz w mojej kadencji, jeżdżąc tutaj u Artura, będę jechał na Finlandię. I serdeczne podziękowania dla Kingi, spedytorki z NTG, za nadanie mi właśnie tego fajnego załadunku. Fajnego załadunku, jak i zaje fajnej trasy, która nas czeka. Bo jak stąd patrzyłem, będzie około 1500 km do rozładunku. A rozładunek, słuchajcie, kochani, będę miał mniej więcej, kurczę, w tym miejscu, gdzie miałem załadunek ostatnio, jadąc, jak oglądaliście film ciężarówką dookoła Morza Bałtyckiego, to miałem załadunek na wyspie, tak więc niedaleko, słuchajcie, właśnie zaraz za granicą szwedzko-finlandzką będę miał rozładunek, to co tutaj będę ładował. No i tak to wygląda, kochani, a zwłaszcza na samym wstępie powinienem serdecznie podziękować Globusikowi. Jaro, dzięki wielkie. Słuchajcie, Jarek uratował mi trochę tyłek, nawet nie trochę, a bardzo. Sorry, trochę mnie jeszcze gardło boli, ale to już tam szczegół. Słuchajcie, Jarek w ostatni weekend był zlot w Brodnicy. Szósty zlot pojazdów zabytkowych. I dzięki temu, słuchajcie, że Jarek pojechał w niedzielę odebrać naczepę po załadunku, dzięki temu udało mi się na tym zlocie być. A zależało mi, ponieważ, no wiadomo, Brodnicki zlot, ja jestem z Brodnicy, no i kurczę, no trochę lipa by było nie być, nie? A tak do 12 trzeba było z Mławy odebrać naczepę po załadunku, no i Jarek, słuchajcie, się tego podjął. Także Jarek, jeszcze raz dzięki wielkie. Kurde, współpraca z tobą to sama przyjemność. Naprawdę. No, tak więc słuchajcie, widzicie. Sceneria zaje fajna. Zestawik sobie stoi. I jutro będziemy tutaj ładować. Co? No to się okaże jutro. No, ale zobaczcie, czy to nie pięknie wygląda. Kurde. Takie fajne szwedzkie gospodarstwo. Tutaj jakieś drzewko porąbane. A tam wjeżdżałem ogólnie, bo ja wbiłem ten adres. Jeszcze tam parę razy sprawdzałem, czy na pewno. No jest jakaś tam nazwa tej firmy, już nie będę tutaj mówił jaka. No i wszystko się zgadzało. Spojrzałem jeszcze dokładnie na Google Maps. Zrzuc, wiecie, ten satelitarny z góry. Właśnie to jest też dla was taka mała informacja. To znaczy taka podpowiedź, żeby warto właśnie sobie przed dojazdem do miejsca tam, czy załadunku, czy rozładunku, wklepać sobie adres, nazwę firmy, adres w Google i no wygooglować, tak, wyszukać firmy, do której jedziemy. A wtedy, jeżeli szukacie na przykład miejsca, czy będzie można gdzieś stanąć i tak dalej, no to wtedy można sobie, wiadomo, powiększyć mapkę, przybliżyć, no i zobaczyć, czy takowe miejsce na postój. Jeżeli na przykład, tak jak właśnie w moim przypadku teraz, pauza 11 godzin mi się kroi, no bo jest teraz godzina 19, także no 12 godzin nawet sobie pewnie postoję, bo podejrzewam, że 7 rano to najprędzej Szwedzi będą w pracy. Tak więc tutaj sobie z 12 godzin postoję. No i właśnie jak będziecie gdzieś jechać tam, a będzie wam zależało, żeby jak najbliżej firmy stanąć, no to słuchajcie, warto sobie sprawdzić, tak? Wiadomo, że jeżeli będziecie na jakiejś firmie takiej, kurczę, gdzieś w mieście mieli ładować i tak dalej, no to już lepiej sobie poszukać jakiegoś parkingu przed
dużo przed tam, raczej dużo przed, no z 10-15 km jakiś będzie parking z, wiadomo, z toaletą i tak dalej, tak? Tutaj właśnie pan wyszedł, tam z tego domku, nie będę tam nagrywał, wiadomo, powiedział mi, gdzie jest toaleta, gdzie jest prysznic, także jest, słuchajcie, no baja, nie? Mogę sobie iść właśnie pod showera, czy do toalety, nie ma najmniejszego problemu, z prysznica nie muszę korzystać. Wczoraj ruszyłem z domu, dzisiaj płynąłem promem i dzisiaj rano, słuchajcie, dopłynąłem do Karlskrony. Aha, serdeczne pozdrowienia dla Pawła. Dla Pawła, widza spotkanego na promie, jak i, słuchajcie, oczywiście wielkie pozdrowienia dla wszystkich widzów spotkanych na zlocie w Brodnicy. Było naprawdę tych piątek zbitych tyle, że uhuhu, jeszcze trochę. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, bez wyjątku. No i co? No i niektórzy tam, aha, jeszcze niektórzy tam, że o, Bartas, daj jakieś filmy z trasy, nie tam jakieś, z jakichś tam zlotów i tak dalej. Słuchajcie, no, sprawa jest jasna. Po pierwsze, primo, cytując klasyka, po pierwsze, primo, to jest, no, nie obraźcie się, ale wiadomo, mój kanał, na którym będę wrzucał treści, jakie mi się podoba, a po drugie, primo, to jest moja druga pasja, tak? Pojazdy zabytkowe, a zwłaszcza mój malanek wyremontowany przez Marka Klimka. Słuchajcie, no to jest moje oczko w głowie i naprawdę takie materiały ja lubię sobie też od czasu do czasu dodać ze zlotów. Jest też wielu widzów na kanale, którym również się to podoba. Jeżeli się komuś tego nie podoba i widzi tytuł materiału zlot czy coś w tym rodzaju, pojazdy zabytkowe, no wiadomo, może w taki link nie wchodzić, tak? Takiego materiału nie oglądać. Mi się takie coś podoba i tego się trzymam i również ze zlotów od czasu do czasu będę dodawał. Czy to będą odchodzić widzowie z kanału, czy będą przybywać w Sierra Dno? Nie, wszystko jedno, nie mówmy w Sierra Dno. No. Wszystko jedno, słuchajcie, ja ze zlotów również sobie będę takie materiały dodawał. No, kurde, ale mi się to podoba. No naprawdę. A teraz próba, jak przybliża Samsung S21 Fan Edition. Tak jest na normalnym tym tutaj, takim tym. Jak to się mówi? Dobra, coś by to przybliżyć. Kurde. Tam są jakieś budynki. O! Czekajcie, zobaczymy te budynki, jak to przybliżę. Jest, co? I widać je. Nawet, kurde, korniki widać na drzewie. No. Fajnie przybliża, fajnie nagrywa i w ogóle myślę, że jakość materiałów również w niczym nie odstaje, nie? No, także dobra. Dobra, kochani, bo to jest materiał nagrany totalnie na spontanie. Wiadomo, że za dużo osób tego nie obejrzy, ale to jest, kurczę, powiem wam szczerze, no ja sobie chciałem też zrobić pamiątkę. O, zobaczcie, mamy majstra, robi nam przegląd. Jak tam, panie kocie? Panie kocie! A może chcesz jechać do Pawła i poznasz pumę i śrubę? O, ty byś się tam nagrał. Ty byś był tygrys. Kuźwa, no normalnie tygrys, słuchajcie. A bo tam ciepło, ty cwaniaczku, kurde, tam cieplutko, nie? Od silnika. Przyznaj się. Ciekawe, czy ucieknie, jak podejdę. Skubany. Paweł, chcesz szwedzkiego kota? Chyba by się dogadał z tym, z pumą i ze śrubą. Patrz. On tak jak ty, zobacz, jakiś mechanior. Chodź, Kicia, chodź. Kiciuś, chodź. Chodź, Kicia. Koty to się mnie boją, nie wiem czemu. Psy to nie, o. A koty to uciekają. No, przegląd zrobiony? Wszystko ok? No to spoko. A patrz, kurna, tam drugi. Kociamber. Nie, no kurde.
Tak. Także jak mówiłem, słuchajcie, film na totalnym spontanie. Koty jutro zapakuję. Niech idą tam do domu, się spakują, zabiorą malatki, jakie potrzebują. I Paweł wiozę do siebie dwóch kolejnych lokatorów. Jak widziałeś, rudy tygrysek jak najbardziej rwie się tak jak ty do mechaniki. A podejrzewam, że ten szarobury będzie ci tam rybek pilnował. No, także dobra kochani, tyle ode mnie. Tyle ode mnie z pięknej Szwecji, z pięknego, fajnego, siebie przekręcam, z pięknego, fajnego gospodarstwa. Dafik w takim oto plenerze. Czekajcie, jeszcze złapiemy go trochę od boku. O! I jutro załadunek. Dobra. Trzymajcie się. Ciepło. Bartas się kłaniał. Hej! A ty się boisz? Kiciuś, kiciuś, chodź, kicia, chodź, jeżeli materiał się spodobał, kliknij lajkiersa i dokręć subokręta, jeżeli nie, subujesz jeszcze mojego kanału.